atent, kochani, nie wierzę, znaczy nie wierzę. Wiem, że jest tak, że odkładanie nie chciałabym też tego oceniać, bo z tym odkładaniem to jest tak, że chciałam powiedzieć właściwie, że to nie jest dobre, ale z drugiej strony zawahałam się, bo czasami to jest po prostu tak, że to jest dobre, a w sensie nie ma wyjścia, bo czasami po prostu nasza dusza gna, tak, pędzi, chciałaby, żeby to już ten problem został rozwiązany, ale przecież jest pewien plan i tak naprawdę, jeżeli coś nie dochodzi do skutku, próbujemy coś zrobić i na przykład nam nie wychodzi, bo się okazuje, że to nie ten moment, jakby zbliżamy się do celu, ale się nie udaje. No to ja miałam wielokrotnie, to chociażby ileś tam podejść do prawa jazdy, tak? Zdałam je zupełnie za pierwszym razem, ale potem długo nie jeździłam. Potem zaczęłam jeździć, potem znowu miałam przerwę, tak? I ostatecznie dopiero po iluś latach zaczęłam jeździć tak na serio, swobodnie i w ogóle. To by mogło oznaczać, że ja po prostu nie byłam gotowa. Człowiek po prostu może nie być gotowy, żeby zmierzyć się z pewnymi sprawami. A być może to jest też nie do końca ten moment. Dwie sprawy przychodzą mi tutaj do głowy, że to nie ten moment, bo no właśnie, ostatnio na przykład jak się zastanawiałam nad swoim procesem numerologicznym, który mówiłam, znaczy numerolog mi robiła, i tam było napisane, że za około 2 lata będę miała właśnie taki dużo kontaktów z kobietami, i to nie było jakoś ściśle powiedziane, że także za około 2 lata, tak? Natomiast w tym okresie teraz miałam się skupić głównie na sprawach finansowych, takim stanięciu twardym na ziemi i tak dalej. Ale jakoś nie tak to skręciło to myślenie o tym, że z tymi kobietami, że mnie jakoś pchało do tego, bo to mnie jakby od początku pchało. Bardzo lubię w ogóle kontakty z kobietami, czy w ogóle sam temat kobiecości, temat macierzyństwa na przykład, tak? No i do tego stopnia do tego dążyłam, że właściwie pewne rzeczy zaczęłam mówić wcześniej. I co? No i one nie wychodzą. Być może dlatego, że ja jestem niegotowa, albo to jest też nie ten moment. No to chociażby cała kwestia właśnie tego YouTube'a, tak? Że do pewnych rzeczy pewnie nie jestem gotowa. Być może to jeszcze nie jest ten moment. Aczkolwiek już się zaczęło dziać, bo pewnie moja dusza się nie może doczekać, tak? Ale to jeszcze nie ten moment, żeby był sukces, żeby było okej, żeby to naprawdę do wszystkich dotarło. Być może, tak sobie teraz myślę, że po prostu to znowu się zaczęło dziać, ale to nie jest jeszcze ten etap w pełni. Jeszcze nie jestem być może na to gotowa po prostu, aby w pełni na przykład pracować z kobietami, albo w pełni, nie wiem, mieć świetną oglądalność na YouTubie, albo tak. Mówić o tematach kobiecych. No niby mówię, tak, ale może to jeszcze nie jest to. Może jeszcze nie jestem, może za wcześnie to zaczęłam właśnie. To nie był jeszcze ten etap. Na przykład. To samo na przykład wydarzyło się z, no chociażby z tym minimalizmem, o którym ja ostatnio mówię, ekologia i minimalizm, tak, slow life, ekologia, minimalizm. To są rzeczy właściwie kompatybilne, tak, one ze sobą współgrają, z tym, że to też uważam są etapy życia, tak, i nie wszystko naraz. Ja na przykład bardzo już dawno tego chciałam, pojawiło się ten krzyż, ja bardzo chciałam no właśnie odgruzować swoje mieszkanie na przykład, tak, pozbyć się wielu rzeczy, ale nie byłam na to gotowa. Okej, zawiązę ze swoją szafą,
która zresztą też bardzo szybko potem się znowu zapełniła, ale może nie aż do takich rozmiarów. Natomiast mieszkanie nie, po prostu dlatego, że ja nie byłam gotowa rozstać się z niektórymi rzeczami, tak? Nawet z takimi, dla których czas już minął, nie potrafiłam tego puścić. Nie byłam być może emocjonalnie gotowa. I właściwie to dopiero teraz się pojawia. Tylko ja nie mam takiego problemu, że moje mieszkanie jest jakieś totalnie nienaturalne, bo właściwie mam mnóstwo. Ja się zawsze otaczałam naturalnymi produktami, no mam plastików, ale pełna ekologia to nie jest, ani pełen minimalizm to bardziej nie. Dopiero teraz zaczęłam przeglądać swoją bibliotekę. Być może dopiero teraz jestem na to naprawdę gotowa, tak? Aczkolwiek też nie jest tu jakiegoś pełnego minimalizmu, bo uważam, że nie o to chodzi. Natomiast niektórych rzeczy nie potrzebuję. Nie potrzebuję trzymać jakiegoś nieużywanego miksera, który jest w dodatku uszkodzony, prawda? No właśnie. No ale teraz byłam na to gotowa, żeby przejrzeć swoje mieszkanie i to zrobić. I tak przyszło kolejny raz. Kolejny raz. Kolejne podejście. No i myślę, że tym razem z sukcesem. No właśnie. Tak samo podejście do prostoty i ekologii. Tak. Czasami jest tak, że po prostu człowiek nie jest gotowy, ale i też nie ma czasu i energii, żeby to całkowicie wejść. Nie skupia się na tym dobrze. Bo jednak wszystko wymaga jakiejś energii i skupienia, tak? Nawet ta ekologia w sensie takim, że no dobra, nie kupujmy tych proszków ekologicznych za grubą kasę, tylko zróbmy coś samemu w domu, tak? Zmieszajmy ocet z nie wiem, z płatkami mydlanymi i tak dalej. Ale na to też trzeba odrobinę, trzeba energię włożyć, trzeba się na tym skupić, tak? Właśnie. Ja to podaję już trzeci raz sobie. No i myślę, że tym razem będzie z sukcesem, bo tak czuję. No właśnie, bo tak czuję. Czujesz to ten moment. I tak. Tak to jest z tym odkładaniem. I tak to jest z przypadkami. No nie ma przypadków. I z tymi znakami. Znaki to znaki. Trzeba je czytać jako znaki, a nie jako przypadki. Jeżeli dana osoba pojawia się któryś kolejny raz w naszym życiu, dane wydarzenie kolejny raz w życiu, dany typ mężczyzny, to się pojawia, to się, nie wiem, coś się nie udaje, albo ciągle się pojawia i pojawia, to jest taki znak, trzeba się na tym zastanowić, coś do przerobienia, coś odłożonego, na co nie byliśmy gotowi, czego nie przerobiliśmy i będzie się pojawiać do skutku. A co z tym zrobimy? No właśnie, więc ja teraz sobie coś z tą pigwą i kończę ten podcast. Pozdrawiam wszystkich nocną porą. Wierzcie w siebie, wierzcie w siebie. Nie pozwólcie zgasić swojego wyboru.